przyszłości w ręce nieradne. Pierwszy raz, panie prezydencie, można przywołać tutaj znane polskie powiedzenie. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Otóż pierwszy raz od czasu, kiedy jest pan prezydentem, a ja radnym, nie otrzymałem od pana odpowiedzi na moją interpelację. Dotyczyła przedszkoli, w których budynki są dzierżawione od miasta. Pytałem o nakłady poniesione przez te podmioty. Pytałem, czy jest... W każdym razie do mnie nie dotarło. Może jest gdzieś ta odpowiedź, ale w skrytce jeszcze trzy razy przeglądałem, nie było. Gdzieś otrzymałem odpowiedź odnośnie szkoły podstawowej numer 1. No ale to dobrze. To przejdę teraz do drugiej części mojej wypowiedzi. Na pewno ta odpowiedź się znajdzie. Panie prezydencie, chciałem poruszyć tutaj myślę bardzo ważną sprawę dotyczącą wielu mieszkańców Olsztyna, z tego co się zorientowali, nawet bardzo dużej części. Otóż jakiś w styczniu otrzymałem pismo z ratusza, które informowało mnie dosyć enigmatycznie, że jestem właścicielem, posiadaczem lokalu niemieszkalnego. Bardzo mnie to zdziwiło przy ulicy Bawcza, czyli tam gdzie mieszkam, to jest związane tajemnicą, jeśli to zdradzę. I cóż, okazało się, że chodzi o moje miejsce postojowe pod budynkiem. Myślałem, że może traciłem niczym w lotku jakiś dodatkowy bonus od miasta, którego bym nie przyjął. I teraz tak. Z czym to się wiąże? Otóż wiąże się to, proszę Państwa, Panie Prezydencie, przede wszystkim z podwyżką podatku o 1200%. 1200%. Dotyczy to wszystkich właścicieli na moim małym osiedlu, garaży, miejsc stanowiskowych na samochody, których jest tam naprawdę bardzo dużo. Stawka była do tej pory 0,57 grosza za metr. Chciałbym skierować odnośnie stadionu Warmii przy ulicy Spieraków. Od wielu lat miasto rozmawia, tutaj w cudzysłowie z koleją, też dzisiaj dokładnie tych podmioty się zmieniają, które są właścicielem tych obiektów. Chciałem zapytać, czy jest szansa na to, bo o tym już w poprzednim roku dosyć zaawansowane były rozmowy na ten temat, czy jest szansa, aby ten obiekt stał się własnością miasta, żebyśmy mogli ten obiekt tak naprawdę uratować na skąd. No nie chciałbym, aby on podzielił chyba nikt w Olsztynie, a szczególnie na tej sali osób odpowiedzialnych za sprawę naszego miasta, nie chciałbym, aby ten obiekt podzielił los stadionu Rośnego, który również kiedyś był dumą, niemal legendą Olsztyna, nie niemal, ale legendą Olsztyna, a dzisiaj no, niestety nie jest już miejsce do uprawiania sportu. Bardzo dużo inwestujemy w obiekty sportowe, dziesiątki, czy nawet setki milionów złotych i no, myślę, nikt nie jest tym zainteresowany, że po kilka milionów złotych tutaj dyskutujemy z kolei o takiej kwocie, żeby ten obiekt zarósł w nową klasę, a potem będziemy znowu mówili, że nie ma gdzie w Olsztynie uprawiać sportu. Tym bardziej, że zgodnie z przedstawionymi projektami stadion przy ulicy Piłsudskiego, stadion piłkarski, ma nie mieć boiska. Po prostu nie ma tam miejsca na boisko boczne, boisko treningowe, czyli de facto po zrealizowaniu tych inwestycji tak naprawdę baza sportowa w jakimś sensie może być uszczuplona. To jest pierwsza sprawa. Co roku ruszają konkursy termomodernizacyjne, w których beneficjentami środków mogą być samorządy. Chciałbym się w związku z tym zapytać, jakie wnioski do tego konkursu zamierza złożyć miasto Olsztyn i czy w ramach tej termomodernizacji będzie się znajdowało również, o czym rozmawialiśmy na Komisji Gospodarki, modernizacja i doposażenie w klimatyzatory biblioteki Planeta 19. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. 24 lutego mamy rocznicę śmierci Sewerena Pieniężnego. Mieszkańcy do mnie skierowali taki wniosek, prośbę możliwość zbadania koncepcji przeniesienia pomnika stojącego w cieniu drogowca Ozengrafu i czy ten pomnik mógłby się znaleźć w ramach modernizacji i budowy Parku Centralnego przy ulicy Pieniężnego, bo sugerują, że to będzie lepsze miejsce niż przy budynku Ozengrafu. To był kiedyś zakłady gminy Seweryna Pieniężnego, teraz już nawet nie jest ich patronem i pytają się, czy
taka możliwość przeniesienia tego pomniku by zaistniała. Odnośnie tutaj poruszonych stosownych konsekwencji w stosunku do pracowników, którzy się tego dopuścili, zostaną wyciągnięte. Na wszystkie pytania, które Państwo zadaliście, zostanie udzielona odpowiedź. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Informacje dotyczące pracy prezydenta. Panie prezydencie, jeszcze mam jedną interpelację i prośbę. Bardzo proszę mi wybaczyć, że jest naprawdę pana prezydenta nie da żadnego urzędnika, nic nie gniewa. I bardzo proszę o wyciąganie jakichkolwiek konsekwencji. I bardzo mi na tym zależy. Nie chciałbym, żeby to zostało odebrane w taki sposób. Ja naprawdę się tym zbytnio aż tak nie zmartwiłem, nie przejąłem. Bardzo jest moja wielka prośba, całą sympatią kierowana do pana, żeby pan o tej sprawie zapomniał. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Informacja dotycząca pracy prezydenta miasta w okresie inicjacji. Wszyscy radni, proszę mieć spokój. Wszyscy radni otrzymali informację na piśmie zgodnie z paragrafem 44 Statutu Miasta. Dyskusję w tym punkcie ogranicza się do pytań i odpowiedzi dotyczących przedstawionej informacji. Druga strona, której ta nieruchomość, do której należy, otrzymuje odszkodowania za tę nieruchomość. Oczywiście tutaj zetknęliśmy się z taką sytuacją, że druga strona, tak jak to bywa zgodnie z KPA, miało prawa i prawo się odwołać i w związku z tym ta procedura się przedłużyła. Dzisiaj, nie wiem, na tym etapie jest ponownie złożona, jest ponownie po prostu wniosek złożony i czekamy na rozstrzygnięcie. Jak Państwo wiecie, ta specustawa została po to wdrożona w naszym kraju, ażeby móc budować autostradę, ażeby móc budować drogi krajowe i te wszystkie drogi, które stanowią inwestycje celu publicznego, które są niezbędne dla realizacji tak bardzo potrzebnych programów. I chciałbym również dodać, że wcześniej przecież Wysoka Rada przyjmowała miejscowy szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący tego terenu i ta droga, o której mówimy, przebiega dokładnie w śladzie określonym w naszym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. A więc postępujemy w oparciu o obowiązujące przepisy, w oparciu o obowiązujące prawo i druga strona oczywiście, tak jak powiedziałem, ma prawo się odwoływać, ale jestem przekonany, że tę nieruchomość pozyskamy dla realizacji naszego celu. Jeśli chodzi o opłaty, tutaj chodzi o tę analizę, o której wspominał pan radny Brzus. Oczywiście sama Komisja Gospodarki Komunalnej podjęła z inicjatywy Platformy Obywatelskiej działania związane z niską emisją, ze wszystkimi kwestiami, które dotyczą wyeliminowania tego zjawiska wcześniej, po oczywiście przeanalizowania i podjęcia stosownych działań. Jestem przekonany, że jesteśmy na dobrej drodze, ażeby po prostu również ten problem sukcesywnie w miarę naszych możliwości i obowiązujących przepisów rozwiązywać. Również chciałbym powiedzieć,